Hej, z tej strony Ewelina, witam Was w kolejnym odcinku z Clasha i dzisiaj będę grać Waszymi dekami, czyli dekami widzów. W poprzednim filmiku, że tak powiem, dostałam komentarz, czy nie zagrałabym takim dekiem. I za chwilę Wam powiem, jaki to będzie dek i ja sobie nim zagram na odcinku. Także jeżeli chcecie, aby Wasz dek pojawił się na odcinku i żebym Was też pozdrowiła, to piszcie w komentarzach Wasze deki, a ja w następnym odcinku kogoś sobie wylasuję, kogoś pozdrowię i zagram Waszym dekiem. Także wybaczcie mi, że nie możecie wkleić swojego linku do mojego, pod moim filmem, ale zablokowałam sobie linki ze względu na to, że dużo miałam takich linków podejrzanych i po prostu nie chciałam, żebyście w nie klikali, żebyście tam jakieś dane stracili czy coś w tym stylu, także będziecie musieli się troszeczkę wysilić i mi ten dek po prostu przepisać do komentarza. Więc wiecie, co robić. Jeżeli chcecie być na odcinku, to napiszcie swój dek w komentarzu, a ja może wylosuję Wasz dek w następnym odcinku. Także dzisiaj będziemy grać dekiem Mercy, która, albo który, dał taką propozycję na dek. Znaczy w sumie to jest jego dek, ale wiecie, no to jest taka propozycja dla mnie. Czy, Ewelina, możesz zagrać dekiem Inferno Dragon, Lock, Prince, Valkyria, Goblin Drill, Skeleton Army, Fajerka i Mega Knight. Miałam to nagrać w poniedziałek, czyli wczoraj, ale że wczoraj, no nie chciało mi się bez tym leniem, ale oczywiście też byłam na spacerze i mnie przewiało i znowu jestem chora, to jest nieważne. Także ja już sobie wyczyściłam dek i będę właśnie teraz ten dek tworzyć, czyli to jest Inferno Dragon, więc szukamy Inferno Dragona, tylko muszę sobie bardziej ułożyć moje karty. O, tam był już Inferno Dragon. O tak, no to lecimy sobie do Inferno Dragona. Where is Inferno Dragon? Jest tutaj. Mamy pierwszą kartę, czyli Inferno Dragon, potem mamy Loga, no powiem Wam, już dwie legendy. Dwie legendy, także jest wspaniale. Jest nasz kochany Log. Będę sobie w międzyczasie wycierać nos, bo mi strasznie kapie, także przepraszam Was bardzo. Log. Prince. O Boże, powiem Wam, że dawno nie grałam Prince'em, więc to będzie takie ciekawe doświadczenie, aby właśnie zagrać nim ponownie. Także lecimy z Prince'em. Jest też Valkyria, więc szukamy sobie szybciutko Valkyrii. I jest nasza ruda kobietka. Jest Goblin Drill. O, powiem Wam, że Goblin Drillem to mi ciężko walki wychodzą, ale postaram się dla Was. Tak jest. Jest armia szkieletów jeszcze. Powiem Wam, że dużo epików i dużo legend, więc no zobaczymy, czy uda mi się coś z tego fajnego wykombinować. Fajerka. Szukamy fajerki, o jest tutaj fajerka i Mega Knight, więc lecimy do legend i szukamy Mega Knight, tak jest, mamy, tak się prezentuje ten deck. Dziękuję Ci Mercy, pozdrawiam Cię bardzo gorąco, wybacz, że musiałaś albo musiałeś czekać, ale wydaje mi się, że to jest bardziej chłopak, także przepraszam, że musiałeś tyle czekać, ale już jestem, także tak się prezentuje ten dek, ja lecę z pierwszą walką, trzymajcie za mnie kciuki, pamiętajcie, jeżeli chcecie być na odcinku, to po prostu skomentujcie ten odcinek swoim dekiem, a może w następnym odcinku się pojawicie. Także co, Prince na początku, Goblin Drill na początku, trafi mi się ogólnie 12 level, z tego co zauważyłam, że jestem aż na takim niskim poziomie moim pucharkowym, że często mi się zdarza trafiać dzisiaj, przynajmniej na 12 level. To jest chyba moja trzecia walka, gdzie gram na 12 level Kinga. Także no, zobaczymy. Pojawiła się Pekka, pojawił się tam wcześniej Zap, więc no, nie wiem, tak... Okej, okay, czyli będziemy grali na tego klasycznego Bridge Spawa. W sumie nie jest aż tak źle. Mogę sobie użyć fajerki do obrony i mogę też sobie użyć Loga. Czyli to jest w sumie fajne, bo mogę sobie fajnie, zobaczcie, sobie skontrować tą Pekkę i mogę ponownie sobie przetestować do Prince'a, czyli tego Mega Knighta będę trzymać po prostu na dwa razy Eli, żeby nic złego się po prostu tutaj nie stało. Muszę też fajnie uważać, żeby, wiecie, bo on ma tutaj zapa, więc muszę jakoś tak fajnie wykorzystać to, że on mi po prostu zapuje jednostki, żeby, wiecie, że jak on wykorzysta zapa, to ja mogę sobie już od razu z grubej rury pojechać z armią szkieletów. Więc lecimy z Goblin Drillem. Za chwilę pewnie pojawi się ponownie Pekka do obrony, żeby właśnie tą rudą się jakoś pozbyć. Ale nie! Pojawiła się tutaj koleżanka, a raczej kolega Battle Ram, ale ja mam tutaj Loga, mam tutaj fajerkę, więc nie powinno być żadnego problemu. Zobaczcie sobie, jak ona tak fajnie uciekła, ta fajerka właśnie przed tymi barbariankami. No, jak na razie wszystko jest fajnie.
nie ma tutaj jakichkolwiek, że tak powiem, komplikacji. Jest chill, jest luz, zostało mi 973 HP na jego wieży, z czego on mi prawie nie ruszył mojej, z czego jestem mega, 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 mega zadowolona. Będę tutaj bronić się rudą. No i zobaczcie sobie. I znowu mogę przetasować do Goblin Drilla, no bo czemu nie? No bo on postawi tutaj kolegę, a raczej koleżankę Pekkę, więc ja mogę teraz się bronić o w ten sposób. Mogę sobie rzucić loga, mogę za chwilkę sobie rzucić armię szkieletów, ale jeszcze poczekam chwilkę. O, pojawił się poison, więc zarąbiście, że tak powiem, że rzuciłam właśnie w ten sposób armię, tak ją bardziej z góry, bo wtedy ten poison mi po prostu nie zniszczył mojej armii szkieletów. I ja sobie znowu lecę z Goblin Drillem. Zobaczcie sobie, nawet tutaj nie muszę przytasować do Mega Knighta, żeby po prostu jakoś fajnie zaatakować, jakoś fajnie się obronić, bo to mi jest zupełnie niepotrzebne. To jest akurat taki deck, w którym właśnie mogę sobie pozwolić na to, żeby fajnie się tutaj obronić. O, zobaczcie sobie, jak fantastycznie mi to wychodzi. Teraz użył zapas, spoko, więc znowu lecimy do Goblin Drilla. Możemy sobie dać fajerkę ponownie. Pojawił się tutaj Magic Archer, ale to już w sumie nie jest ważne. Zobaczcie sobie, jak fantastycznie mi wychodzi właśnie obrona i atak przed tym deckiem, którego naprawdę nie... O, teraz mogę sobie zużyć mojego Mega Knighta. Zobaczcie sobie, jak fajnie. Powiem Ci, Mercy, że masz bardzo, bardzo, bardzo ciekawy deck. Strasznie mi się podoba. Lecimy sobie z Valkyrią, lecimy z Inferno Dragonem, tylko problem jest tutaj taki, że ja nie jestem w stanie dobić tutaj tej wieży, nie? No bo nie mam Fireballa, mam tylko Loga, mam tylko Goblin Drilla, ale jakoś postaram się z tego wykaraskać, więc ponownie wyrzucam Goblin Drilla, żeby sobie przytasować, mogę też dorzucić Loga. Opowiem Wam, że dzisiaj to się strasznie ugadam na odcinku, no i zobaczcie sobie, jak idzie fajnie. 350, 200, 63 i mamy pierwszą walkę wygraną, z czego się bardzo cieszę. Plus 29 pucharków Golden Chest i od razu mogę lecieć sobie z drugą walką, ale naprawdę ten deck jest świetny. Nawet naprawdę nie musiałam atakować tym Mega Knightem, bo w sumie mogłam go tylko używać do obrony przed jakimiś takimi właśnie jednostkami typu Battle Ram, typu jak on się nazywa, Magic Archer czy Bandytka, więc naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. O, zobaczcie sobie, znowu gramy na Pekkę i prawdopodobnie znowu będziemy grali na ten sam deck, czyli na Bridge Spam. O nie, pojawiły się goblinki, o więc tutaj no ciężko mi coś powiedzieć, co to może być za deck, więc nie wiem, dam sobie Inferno Dragon, bo nie wiem, czy on będzie miał elektro. Będzie miał, ok, ale teraz mogę sobie użyć armię, mogę sobie użyć Valkyrie, on ma tutaj loga, świetnie. Zobaczcie sobie, co teraz będzie się działo. Jeżeli nie będzie miał latających jednostek, to będzie fantastycznie, ale mogę też dorzucić fajerkę w razie, gdyby właśnie pojawiły się minionki. No i pojawiły się minionki, no i zobaczcie sobie, jak fantastycznie udało mi się właśnie dotrzeć do mojej wieży, a raczej do wieży przeciwnika. No i zobaczcie sobie, jak ten Inferno zjadł tą wieżę. Także powiem Wam, że ten deck, w którym aktualnie gram, od mojego widza, jest fantastyczny. Naprawdę, ja myślałam, że będzie bardziej skomplikowany, ale mamy tutaj karty i do ataku, i do obrony, i mamy coś na latające, i mamy na naziemne, więc powiem Wam, wow, jestem pod ogromnym wrażeniem, że mój widz ma taki fantastyczny gust, że taki właśnie fajny deck mi tutaj wybrał. Ja teraz nie muszę się przejmować tym, że on mi postawi elektro, właśnie, bo mogę sobie zrobić coś takiego, ta Pekka może wrócić, tutaj prawda pojawi się lock, ale zdecydowanie za późno. No i zobaczcie sobie, jak fantastycznie mi wyszła ta obrona, więc znowu atakuję Goblin Drillem. No tam pojawiły się trzy minionki, ale to w sumie nie jest ważne. Ważne jest to, że ten Inferno przystał się do wieży praktycznie i ją zjadł. Została jeszcze minuta do końca, ale zobaczcie sobie, jak fantastycznie mi po prostu wychodzi ta obrona. Co prawda teraz tutaj dał Poisona i Minera. Zapewne będzie bronić się Pekką, ale ja już lecę z armią szkieletów. No i tutaj powiem Wam, zostało 47 sekund i myślę, że już nic mnie tutaj nie zatrzyma, że jednak wygram tutaj. No ale jeszcze zobaczymy, możemy sobie dać Goblin Drilla do obrony, możemy tutaj postawić sobie loga, możemy też użyć fajerki. Zdecydowanie troszeczkę źle postawiłam tą fajerkę, ale no, czy pojawi się log z jego strony od góry?
Nie ma loga, ale to już mamy walkę wygraną. Już nie jest nam w stanie nic przez te 20 sekund zrobić, więc możemy tylko się już bronić. Czy tam Goblin Drillem, czy Valkyrią, to już jest po prostu bez różnicy, no bo on by tutaj musiał mieć tak naprawdę rakietę, żeby cokolwiek mi tutaj zrobić. No zobaczcie sobie, tym Poisonem już nic nie jest w stanie zdziałać, więc ja się normalnie cieszę, bo wygraliśmy dwie walki na odcinku. Naprawdę ten deck, który wybrał, którym gra właśnie Mercy, jest totalnie kozacki. No i trafiliśmy skrzynkę z goldem. Także moi drodzy, pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie być na odcinku, no to po prostu skomentujcie ten filmik swoim deckiem, a ja postaram się po prostu wybrać. Jeżeli na przykład będzie dużo komentarzy, to będę grać może trzema deckami. W sumie sami sobie ustalcie, czy mam zagrać trzy walki jednym deckiem, czy po prostu lepiej jest wybrać trzech widzów i zagrać trzema różnymi deckami. Także ja się z Wami żegnam, dziękuję jeszcze raz Mercy i pozdrawiam. No i co? No i widzimy się w następnym odcinku. Pa, buziak!